Panie Józefie, czy pan czuje się przyjacielem książek? W ogóle nie mogę żyć bez książek. Od dzieciństwa nawet. To mogę powiedzieć, że kiedy pierwszą książkę przeczytałem sam, bo przedtem mnie czytano, to była to taka broszurowa książeczka o królowej Jadwidze. Jaka dobra była dla ubogich, rozdawała jałmużny. Ja miałem wtedy 6 lat i sobie postanowiłem, że też będę dobry, będę rozdawał jałmużnę. Oczywiście pod warunkiem, że będę królem. A czy... Anegdoty lubią zakończenia i w rezultacie po kilkudziesięciu latach napisałem, co prawda nie o Jadwidze, ale o królu Jagielle, Królewskie Sny. No, pamiętam też taką książkę, w której określa pan się przyjacielem króla. To jest Stanisława Augusta. Stwierdziłem, że w towarzystwie monarchów czuję się zupełnie dobrze. No właśnie, jest pan znany przede wszystkim jako warszawiński, jako pisarz poważny, ale przecież stworzył pan też 2 kryminały, o czym pewnie mało osób wie. No właśnie, one są raczej ambitne. Ma pan na myśli Twarz pokerzysty? Tak. I Toast. I Toast, tak, który teraz funkcjonuje jako prawo i pięść, ze względu na ekranizację. Tak, na ekranizację i duże powodzenie filmu. To są moim zdaniem powieści takie prawie socjologiczne i psychologiczne. Ta zagadka jest pretekstem, ale jeśli chodzi o Twarz pokierzysty przynajmniej, to ludzie się nie odrywają od tego, chcą jednak wiedzieć. No tak, ta książka chyba miała 5 wydań, prawda? Tak, ale ona miała na Węgrzech 100 tysięcy nakładu, a u nas miała 10 tysięcy, ponieważ ja byłem wtedy źle widziany, więc 10 tysięcy, potem znowu kapało 10 tysięcy i tak dalej. W Czechach 50 tysięcy, bo oni nie mieli tych uprzedzeń co do mnie. Tak, to są te 2 przekłady. A czy jest pan w stanie, nie wiem, określić, ile pan książek w życiu przeczytał? Jest to w ogóle do policzenia? Jest do policzenia. To znaczy, ja ostatnio się tym nie zajmowałem, ale kiedyś, jeszcze przed wojną, jako chłopak, zacząłem zapisywać książki. Potem, podczas wojny w Samarkandzie, gdzieś w 1943-1944 roku, zrobiłem sobie jakby kopię w głowie. Otóż ile można przeczytać książek naprawdę? Jeśli... No ktoś to liczył, chyba około 3 tysięcy, tak się ocenia. No właśnie, powiedzmy, że przy bardzo intensywnym czytaniu ona 2-3 książki na tydzień, to jest 100-150 książek rocznie, o ile się czyta... No intensywnie, tak. Tak, intensywnie i zarazem poważnie, nie przelatuje się i tak dalej. No to przy te 100 przez ileś lat, no ja mogłem przeczytać 5-6 tysięcy książek. A czy dzisiaj nadal jakby współczesna literatura do pana dociera, czy raczej starym tradycjom pan hołduje? Jeśli chodzi o współczesną literaturę, to ja jej w ogóle nie znam, ale wiem o niej, bo czytam recenzje, omówienia, także się orientuję, ale nic mnie nie ciągnie. No może jednak jestem z innej epoki, prawda? Bardziej mnie ciągnie klasyka. Tolstoj, Czechow, Flaubert, Proust, do którego zresztą dawno nie zaglądałem, ale to czuję obcowanie z autorem, z materią. No może ja krzywdzę tego, ale tak. Nie lubię fantasy, nie lubię science fiction, nie lubię Wiedźminów, nie mam nic do zarzucenia temu autorowi. Ja jestem po prostu, lubię literaturę realistyczną. Ostatnio czytałem Życie Klima Samgina Gorkiego. 2 grube tomy, 500 postaci. Wspaniałe to jest, ale w tej chwili niemodne. Nie ze względu na Gorkiego tylko sam ten sposób. Ale to jest w najlepszym guście wielkiej rosyjskiej literatury.
i żałuję, że nic takiego nie napisałem. Czy dzisiaj jest pan też klientem? Czy pan dzisiaj książki kupuje? Czy to raczej już są zebrane rzeczy wcześniej, do których się właśnie wraca? Ja czasem kupuję książki, tak. Chociaż tak, nie bardzo mam miejsce na półkach. Ja mam mieszkanie, w którym nie ma miejsca na ścianach na obraz jakiś na przykład, szczególnie większy, bo wszędzie są półki z książkami. Czyli taki trochę antykwariat znowu. Tak, ale to jest bardzo dobrane, wie pan, literaturami, klasyka. Także powiedzmy, jak pisałem o Montaigne, to mam dwie półki z tym, co dotyczy Montaigne'a i tego historii i tych czasów, nie licząc tego, co czytałem, wypożyczając. Na przykład z Biblioteki Związku Literatów, gdzie są bardzo dobre rzeczy. To samo jeśli chodzi o Boya. Mam 30 tomów pism Boya, to zdaje się, to jest 29, ale mam też wszystkie skupione w antykwariatach przedwojenne wydania, dlatego że tam były jednak cenzuralne takie historie. Także to jest ułożone w ten sposób. Ja czasem ciągnie mnie i kupuję książki. Ostatnie pytanie. Jakie plany literackie przed panem? Mnie się wydaje, że ja się wypowiedziałem. Dziennik na Nowy Wiek zawiera, chociaż to tylko 8 lat, pewne podsumowania dzięki dygresjom. W tej chwili nie męczą mnie żadne postacie, bo od tego się zwykle zaczynało. Czy fikcyjne, czy prawdziwe, nie męczy mnie. Może mi to przejdzie, ale przecież ja nie robię się młodszy, ale w tej chwili chciałbym napisać jakieś opowiadanie, które tam chodzi mi po głowie. I to jest ciekawe, że chciałbym pisać pogodne rzeczy.